Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Witam wszystkich też serdecznie na dzisiaj na moim kanale. Przepraszam za błędy od samego początku. O, deszczyk pada. Jak widzicie, skończyłam już drugi domek dla villagerów. Prawie, bo w środku jest jeszcze co prawda do wykończenia, ale dach już ma. Tu jeszcze pewne może elementy dodam, ale tutaj już praktycznie jest prawie, że zrobione. Trzeba tylko jeszcze tutaj doświetlić, dodać jeszcze jakieś szybki. No i samych villagerów oraz łóżka. No, jeszcze tutaj co prawda. Tak, tutaj jeszcze są dziury. To o tym zapomniałam. A tutaj trzeba będzie uzupełnić beczułkami, żeby mieć gdzie chować książki, szmaragdy i takie tam. A tak naprawdę dzisiaj chcę się zająć jeszcze trochę bramą. Tą dużą bramą, tylko muszę zebrać trochę materiałów, żeby cokolwiek zacząć. Potrzebne mi będzie na pewno dużo drewna. Część drewna mam w domku. Mogłabym wykorzystać na pewno drzewo dębowe. Dlatego trochę mam, ale zaraz zobaczę. A to nie to. O, jest. To też wezmę. Kompostownik, bo kompostowniki na pewno będą mi potrzebne. Dobra. Bo muszę trochę ich zrobić. Tak. Chociaż weźmy z tego. Dobra, całość zrobimy tu. Ach, zapomniałam, że z kompostowniki to tylko same z półpłytek. Okej, bardzo fajnie. Dobra, co mi będzie potrzebne? 4 sztuki bielicy. Muszę po to iść. Czy mam jedwabnego ze sobą? Mam, dobra. Bielicy nie mam daleko. Raz, dwa, trzy, cztery. Później dziury zalepię albo zlikwiduję w ogóle. O, coś mi się dzieje. Jedną chwileczkę. Przejaśnia się. Fajnie to widać. Tutaj trzeba się zająć główną częścią. Czy ja to kończyłam? Dachu jeszcze nie ma, ale to pikuś. Tak jest. Tak. 2, 3, 4, 5. A, nie wzięłam ze sobą kości. Będę musiała się tu po nie wrócić, ale to za chwileczkę. Tak, potrzebuję warsztat. Potrzebne mi są 2 skrzynki na razie. I jeszcze jedna. Okej. Tak, i właściwie tu już będą mi potrzebne kości. Trochę kwarcu jeszcze muszę przynieść. Tak. To jest tak właśnie, jak nie zbieram ze sobą materiałów. Kości zostawiłam w bazie. Jeszcze będą mi potrzebne klapy akacjowe. To wiem, że na pewno tutaj w tych skrzyniach zostawiłam. Kto tam się bije? Plony, pożerasz plony. Fajnie nazwane. Fajne nazwy mają. Dobra. A, nie mam jednak klapy. Wezmę.
Fajny mieczek. Jeszcze wezmę. O, już mi. Już mi będą niepotrzebne. A, w razie czego się wrócę. Coś jeszcze miałam wziąć. Kości. Tu je wrzuciłam? Gdzieś na pewno. O, są. Okej. Nocka się zbliża. To można wykorzystać czas na głosowanie. Ile mogę sobie odebrać? A, tylko jedną nagrodę. No, dobre i to. Co tym razem będzie? Chyba już mam jeden odłamek. Zaraz zobaczę. Tylko gdzie ja go wrzuciłam? A może w tych skrzyniach? Tego to na pewno nie pamiętam. To było jedno z początkowych chyba. Czy ja mam? O! Pomogę wziąć. Skórkowy katalizator. Nie, to już tu nie będzie. Gdzie się wrzuciłam? Widocznie nie mam w ogóle jednak. To wrzucę tam, gdzie jest skórkowy katalizator. Okej. Na razie nie będę robiła nadmiaru. No. Jest. Mogłam zacząć z tamtej strony. Do wejścia. Kwarcu nie wzięłam. Ale skończę tutaj. Zaczyna mieć wygląd. Ale się zabijają.
gdzieś tu słyszę. A, tu się zbierają. A, niech się zbierają. Czy ja dobrze zrobiłam? Nie, nie po tej stronie. Siekierka mi się zniszczy zaraz. Trudno. Okej, i tutaj będą schody. Później ta część. O, coraz więcej was tutaj. Szybciej będzie, tak. Gdzie jest przecinarka? Nie, z dachu już była wzięta, bo jak robiłam tutaj razem z Fierem dach, to była na dachu. A gdzie teraz jest? A, trudno, skorzystam z warsztatu po prostu. Nie bój się, królik, nic ci nie zrobię. Ja tu tylko przebiegam, tak jak ty. Hello, krowa. Słyszałam, słyszałam cię. Jeszcze jajko złożyłaś, a daj. Może będzie jeszcze jedno kurczątko. Nie, no szkoda. Witam, witam, Henek. Okej, nie wiem, czy jeszcze nie uzupełnię o jedną tutaj część z klapami. To ta dziura może zostanie. Tak sobie. Nie wiem. Dobra. Sekundeczka. Jest tak goło. Może liści dać jakiś? Kurzowe mi nie pasują. Nożyce są dobre. O matko, się wystraszyłam. Heja! Hej, 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 hej. Idę dalej. No to takie zebranie będzie.
matko, co ja robię? Take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Okej, okej, dzięki. To miłe, bardzo miłe, że cokolwiek ja robię, to komuś się podoba. Nawet. Okej. Czas na budowę drzwi. Wejścia. Muszę wziąć światełka. I świerkowe tutaj rzeczy. Dobrze, że mam skrzynię, co mi na razie pochowam rzeczy tutaj. To też. Z drugiej strony później pewnie będzie mi potrzebne. Teraz idę po... kończy się impreza. Wracaj, emercie, na arenę. Dobra. Mają poczucie humoru. Jak przyjdzie, to przyjdzie, okej. Dobra. Tak, świerkowe, płyty świerkowe też. Klapy dębowe? Mogę wziąć dębowe. Chyba dobre, chociaż nie, świerkowe bardziej mi będą pasować. Idę teraz jeszcze... Nie, jakieś kwiatki, a chyba bambusiki będą dobre. Dobra, wezmę bambusy. O, liście też jeszcze wezmę. I miałam wziąć to. Dobra. Na razie tutaj zablokuję, chociażby klapą, żeby mi dalej bambus nie rosł. Tak. Tak. Okej. Nie wytrzyma. Okej, przeszło. Dobra. To świat trzeba by było czymś zagrać. Dobra, na razie niech zostanie. Będzie lepsze na razie oświetlenie, później pomyślę. Co tam ma wenek? Tu chyba to samo zrobimy, bo będzie przejście to samo właściwie.
Jako tako. Dlaczego Franek chciał cię zabić? O, tak dla polepszenia humoru? Okej, to idę jeszcze po bielicę. Będę potrzebowała też 4. Uzupełnię te dziury od razu, bo to będzie mnie denerwować. Ojej, ale z japońska. Nie pamiętam już nic, czy to jest hiragana czy katakana. No, każdy jest inny, wiadomo. Ziemia. Gdzie ja mam ziemię? Tam mam ziemię. Nie chce mi się po nią iść. Leństwo. Zaraz gdzieś wykopę. Z 5 ziemi. I tak muszę tu wyrównać. Ale wystarczy. Dobra. Deszczyk? Deszczyk. Oriblokę to chyba, że łowisz. Rozumiem. Nie potrzebuję, bardzo dziękuję. Mam własnego seta, który całkowicie mi wystarczy. Którego i tak właściwie nie wykorzystuję. Bo ja się nie biję. Ja się nie umiem bić, nawet w Minecrafcie. Uuu, jaki remis. No remis, jak ma być niepowodzenie? Remis jest i tyle. Powinno być kolejne głosowanie. Okej. Okay. Może pół płytkiem wzięła. To by było lepiej. Ta, wiem. Za mało będzie. 2, 3, 4, 5. 3. Okay.
Przyszła Trójca Święta, poszedł sobie. Hello, chłopaki, witam. O matko. Witam, witam, ognistego. Okej. Okay. Dzięki, dzięki. Witam ponownie na moim kanale. Co ja potrzebuję? Skrzynki. Dwie skrzynki na razie. Dobra. Witam, witam. Jednak. Dziękuję bardzo za tak szczodry podarek. Wow. Wow, niezłe. Dzięki wielkie. Jak widzicie, nadal jest w budowie wszystko. O! Witam, witam. Dobra. No, widzę większe dzisiaj towarzystwo. No to co? Wy tak naprawdę moją działkę to już znacie doskonale. Bo już widzieliście chyba wszystko tutaj. Także nie mam co was oprowadzać. Chyba, że chcecie. To nie ma problemu. Dzięki, dzięki. Okej. To jeszcze tylko mogę wam powiedzieć, chyba że już wiecie, bo planuję zbudować świątynię koło jeziora. Co? Oprowadzić was. Dobra. No to jak widzicie, tutaj buduję wieżę strażniczą, tak można powiedzieć, bo tu też będzie troszeczkę zbrojownia. Tutaj za wami jest akwarium, które też oczywiście niedokończone jest. Ale o właśnie, muszę wrzucić ostatnie rybki. Mam 3 rybki do wrzucenia, później to wrzucę. Tak naprawdę mam te, co tak puchną. Jak się nazywają te rybki, które tak puchną? Rozdymki, rozdymki, właśnie. To rozdymki jeszcze muszę dorzucić, tylko że rozdymki jeszcze mają niedokończone, tak naprawdę niedokończone pomieszczenie. No tak, to tutaj w tym, tutaj przepraszam was bardzo, na zewnątrz są niuchacze. Tak, tutaj mam niuchacze 2, będzie rozbudowane oczywiście, bo za duże są na to pomieszczenie. No właśnie, nic wielkiego. tutaj mam żabolce. Na górze i na dole są aksolotle, bo to jest łączone razem. Po tej stronie mam żółwiki. Tutaj. Tutaj są dorsze. Są? O, jeden widzę, pływa. Tutaj mam tropikalne, a tu właśnie będą rozdymki. Tak jak mówię, że rozdymki jeszcze nie mają dokończonego pomieszczenia. Ale to już niedługo. Co dalej? Na przodzie mamy pszczółki. Tutaj, tak? Pszczółki. Mhm. Tak. A tutaj mam farmę kaktusów, która sama po prostu działa, nie sprawdzam nawet, co się dzieje. I tyle. Tutaj mam królikarnię. Króliczki sobie siedzą. Nie otworzę, bo uciekną. Jak to króliki. Tutaj oczywiście farma. Po 10 każdych zwierzątek mogę mieć, bo to jest na granicy czanków. Także mogę sobie tutaj po 10 z każdych zwierzątek mieć. No, z kurczakami to zamierzam tutaj zrobić automatycznie, żeby mi zbierało jajka. Jeszcze nie zrobiłam. Tutaj dwa domy duże są dla villagerów, tak? To po środku właśnie. To po jednej i po drugiej stronie. Te dwa to są domy villagerów. Na wprost widzicie portal w kształcie bramy Tori. No cała główna moja baza to tutaj się mieści, tak, kilkupiętrowa. Wejdziemy sobie do środka, chłopaki już większość znają. No to jest główny hall. To jest jeszcze oczywiście w budowie, bo cały czas coś zmieniam. No, pod spodem nic nie ma tak naprawdę, także nie ma co szukać. W obrazach też nie ma żadnych tajnych przejść, bo tajnego przejścia nie ma jako takiego. Główna mapa, aktualizowana co jakiś czas. Na górze znajduje się kuchnia. Po prostu kuchnia, jakiś tam salon, niewielki, w trakcie budowy oczywiście. Tu jest pokój Fierego.
Ja tam nie wchodzę. Niech czyni, co chce. Dalej mam na górze pokój alchemiczny. No nawet talerzy nie położyłam. Dlatego jest jeszcze wszystko w budowie. Chcecie coś zjeść? Dobra, zaraz coś dam. Poczekajcie. Talerze mam drewniane. Czekajcie, czekajcie. Na razie talerze. Czy mamy coś do picia? No, jakieś kuchni się znajdą. No, gdzie tak daleko? Jaka jestem niekulturalna. Na razie. Później postawię całą kolację. Może być? No dobra, to podzielę się. Zresztą dostałam piękny podarek. Oj. No tak. Dziękuję. Jak chcecie iść na górę, to zapraszam. Jeszcze ja? To zna. A, Macron jest po sorki, zapomniałam o tobie. Gdzie jesteś? Gdzie poszedłeś? Gdzieś poszedł, nie wiem. No to idziemy na górę. Pokój alchemiczny. Po drugiej stronie pokoju mam do zaklęć. Tak. W trakcie jeszcze budowy, bo dopiero wczoraj jesteśmy zaczęli, tak naprawdę przedwczoraj. No, na górze znajduje się głównie mój pokój. Nie ma przejść, od razu uprzedzam. To możecie sprawdzić. To tutaj mój pokój i tak naprawdę przejście jest jeszcze na górę, na taras widokowy. Można sobie zobaczyć, jak tam taras widokowy, tak, z każdej strony naokoło można sobie przejść. O, na przykład, tak. Dokładnie. Auć. Kura, gdzie ty leziesz? Ty masz być tu. No. Z góry lepiej właśnie zobaczyć wszystko. Ja jestem nielot, więc ja nie latam. Tak, akurat to stały bywalec. Latała już tu po piętrach. Słyszę zielonego. Gdzieś się plącze. Koniecznie chcecie tą kurę przyprowadzić, widzę. Kura nie przejdzie. Koniec. Ona zawsze się pcha do jednego. Ech, jak wiedziałam. A niech sobie biega. Pójdzie później na rosół. No to tyle, jeżeli chodzi o całą siedzibę. Także niewiele tutaj jeszcze jest zrobione. No. Dobra, najwyżej ją wyprowadzę później. No to co jeszcze zostało? Tak naprawdę zostało jeszcze stajnie. Farma oczywiście bambusów, która jest w trakcie. Tak, no tutaj jest stajnia. Oho, chłopaki gdzieś polecieli. Chłopaki. Co tam? Idziemy. Czy łatwo? Na pewno można spróbować na wędkarstwie, jeżeli chodzi o... Młodźka, tak, młodźka jest. Na wędkarstwie
bo można z każdej wyłowionej rybki właściwie zdobyć kasę, sprzedać jej inaczej w sklepie wędkarskim. No tu jest niedokończona farma wszystkiego, czyli pszenicy i czegoś tam jeszcze, co planowałam. Automatyczna, teoretycznie, bo trzeba siać. Bambusy działają, no ale jeszcze jest do dokończenia, jak widać. Nie wszystko jest do dokończenia. No. Też tak można. No i generalnie co? I tak generalnie nic już więcej nie ma. No. Generalnie więcej nic tu nie ma. Tu jest wejście tylko do całej mechaniki. Proszę bardzo, można wejść, zobaczyć. Nic nie ma ciekawego. No, chcecie popatrzeć, jak wagoniki jeżdżą. Tylko tyle. No. Tu nic nie ma. Wejście roboczo-służbowe. O, bym powiedziała tak. O, co tam Vertus? Ja nie mam kurek w domu, niestety. Nie mam na to miejsca, jeżeli chodzi o prawdziwe życie. No dobra, to idziemy dalej. No i tak ten most w budowie. Teraz to wygląda jak fragment łódki. No i tylko tyle. Tam dalej będzie budowana świątynia. Teren jest taki, jak chciałam. Czyli duży. Myślę, że do końca Edy coś tam wszystko wybuduje. No, tutaj już właśnie są szykowane miejsce na, szykowane jest miejsce na świątynię. Za świątynią też coś będzie jeszcze na pewno, bo nie zostawię tego terenu pustego. Poza tym trzeba jeszcze teren wykorzystać tam za stawem, też jest duży. A jak wasze przygotowania do Halloween? Tak, tu będzie wejście do... Jeszcze jest... Wykopać ci schody? No, elegancko możesz wejść. W zeszłym roku było trzeba... ile? 2023 dynki wyhodować, czy zebrać. W tym roku na pewno będzie coś innego, ale czy z dynkami powiązane, nie wiem. No i tak naprawdę wszystko. Ta brama Tori tam troszeczkę dalej, taka malutka, no to wejście jest po prostu do jaskini, w której jeszcze nie byłam, rzecz biorąc. Także też jest nieskończone, bo tylko jest wejście po prostu zrobione i trochę schodów. I tyle. Także nic, nic ciekawego. Jak widać, wszystko w budowie. No. Także to tyle. No. Jak chcesz, to bardzo cię proszę. Czyli tak naprawdę całą moją działeczkę już znacie, bo więcej budowli jako takich nie mam, oprócz muru. Uważaj. Spoza mojej działki?
jak spoza mojej działki, to nie moje. Weź sobie zostaw. O, zaklęta książka, przymykanie. Dziękuję bardzo. Tego nie zauważyłam. Jakoś wlazło mi do ekwipunku i świetnie. Przyda się do Ancient City. Duża ta jaskinia? Chłopaki sobie badają jaskinie, to ja będę dalej budować. Mała ta jaskinia, prawie tunel. A. No to nic straconego. Później sobie ją zwiedzę. Sekundkę, sekundkę, już. Co tam? Oj. Co tam, Ewenek? Ojej. Czy ja czegoś ci przypadkiem nie zabrałam? Masz. Sorki. Teraz zobaczę, czy czegoś ci jeszcze przypadkiem nie wzięłam. Ohoho. Więcej mi się nie uda wziąć, bo mam pełny ekwipunek. Niezła trofea. Oddaję, bo to wasze trofea. Jeszcze tu. Wow. Co to jest za księga? Przemykanie. Niezłe zdobycze. To dla mnie? Ojejku. Szablon kowalski. Wow. Nadzorca, wybrzeże. Naprawdę to dla mnie? Czy tylko mam do zobaczenia? Bo nie chcę wam zabierać. Dajcie znać, chłopaki. Ja oddać mogę. Matko, przemykanie, przemykanie, przemykanie. O, dziękuję, dziękuję wam bardzo. Teraz sobie schowam. Okej. I porobię sobie. Ojejku, ojejku. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. No to ściana głów się będzie powiększać. Dzięki wielkie. Zaraz się schowam. Diamentowe butki tutaj są.
Jeszcze raz dziękuję, chłopaki. No cóż, zachodzi słońce, robi się późno i tak naprawdę to chyba już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za odwiedziny, dziękuję wszystkim